Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, jakże inaczej. Z czego by innego w czwartek mógł być to film jak nie z Genshinka. Witam. Kończy się kolejny tydzień dla mnie z perspektywy wrzucania Genshina oczywiście, bo mamy oczywiście czwartek. Ale też powoli dobiega końca event ze zwiedzania. Jeszcze zostało się 10 dni, czyli dla mnie jest to odpowiedni moment, żeby sobie właśnie pozwiedzać. Dostaliśmy ostatnie 5 pulek. Dalej jest dostępna Kaczyna, oczywiście Kaczynę jeszcze będzie może odebrać później, jest ona za Argon Questa, jak widzicie. Jest to Event Duration Permanent, po prostu nie będzie tej tutaj zakładki najprawdopodobniej już potem. Ale rzecz, która na pewno przechodzi czasowo, to jest Story Quest z Mualani. Story Quest z Mualani, który jest to do rozegrania kiedy do końca jej banneru i wtedy w ogóle po tym questie, jeżeli ktoś ją sobie zwiszował, to będzie mógł ją sobie ulepszyć od razu na wysoki poziom, także tutaj... Jak się zastanawiacie, czy Mualani jest dobra, to ogólnie jest dobra, z tego co można zauważyć po jej trialu w teatrze oraz na filmach na YouTubie. Jako dla początkujących jest to dobra postać? Uważam, że tak, uważam, że robi fajne liczby. No i przede wszystkim, jak Poja zareklamowało Natlan, tak, ten Natlan można sobie uderzać. A co do uderzenia w Natlan, ja sobie właśnie tutaj chodzę i robię ten eventowe rzeczy, bo mówię, w przyszłym tygodniu mało czasu, będą filmy z zapasu, ale zrymowałem. I także pragnę tutaj powiedzieć, że wszystkie filmy, najprawdopodobniej, które zobaczycie w przyszłym tygodniu z Genshinka, to są filmy nagrane w tym tygodniu. Mam zaplanowany Abyss, mam zaplanowany teatr i jeszcze tam coś się podobnego z walk z Local Legend powinno pojawić, walka z lokalnymi legendami. Jeżeli ktoś interesuje pokonanie Local Legend, no to będzie to właśnie w przyszłym tygodniu. Będzie teatr, będzie Abyss, a to już są trzy. Jeszcze coś jednego muszę wymyśleć. Myślałem, że Szczera Opinia to będzie seria, która będzie mi, że tak powiem, trochę ułatwiała prowadzenie tego daily. Aczkolwiek są tematy, które są albo takimi jednostrzałowcami, że czy się zgadzam, czy się nie zgadzam z czymś, albo to są to tematy, które już wyczerpałem, więc wiele więcej w nich się wycisnąć nie da. Na szczęście z dobrych wiadomości, z dobrych rzeczy jest tak, że w przyszłym tygodniu, jak już skończył mi się, jak powiem, robienie rzeczy na studia, to będzie nowa część patcha, w której oczywiście dojdzie nowy Abyss, dojdzie nowy Kiniczko, właśnie będzie będą questy mógł popowiadać w sumie trochę, jak mi się podobały, czy nie. Jak na razie to Natlan już wspominałem i nadal podtrzymuję to, że zwiedza mi się go dobrze. Jeszcze nie zebrałem wszystkiego oczywiście, jestem ciągle na etapie zbierania. Ale no nie widzę tutaj przeszkód, większych przeszkód, jeśli o to chodzi. Nie ma jakichś takich, które mógłbym powiedzieć, że oj, panie, ale to mi się nie podoba. Raczej podchodzę pozytywnie do wszystkich rzeczy, które są wprowadzone. Poza jedną, o. Ja szczerze, zobacz, już w sumie złapałem temat, o czym mógłbym powiedzieć. Jest taka jedna rzecz, którą Hoyo się chwaliło, że wprowadza i w ogóle było takie wow, ale że to dodajecie do Genshin Impact na special programie. Część osób pewnie się domyśliła, o co chodzi. Oczywiście chodzi mi o... Kraftowanie artefaktów. To jest moim zdaniem jedna z największych porażek, jakie tutaj zostały zaproponowane w tym patchu. Już są oczywiście edity wszędzie, jak to się byle jak nie losuje, no i co mogę powiedzieć poza tym, że jeszcze tego nie testowałem, także skrytykuję to, jak to przetestuję. No i też trzeba brać poprawkę, szczerze, że ja to biorę wszystko z perspektywy gracza, z większym doświadczeniem gracza, który tutaj w Genshinie już siedzi ten czwarty rok i no powiem tak, ja mam osobiście dość artefaktów, które są średnie. Ale to w tym temacie przedstawię konkretne artefakty i przykłady już wtedy na tamtym filmie. A dzisiaj Hoyo i eventy, może o, takie zagadnienie. Ponieważ ostatnio na Holujabie zaczęło się pojawiać troszkę więcej eventów niż zazwyczaj i niestety no nie wszystkie mi się w pełni podobają. No dlaczego mówię, że mi się nie podobają? Przede wszystkim eventy nie tyle co nawet ograniczone czasowo, to eventy losowe. Losowe mam na myśli to, że są pula, na przykład pierwsze 400 osób to jeszcze nie, ale jest pula na przykład nagród i trzeba kliknąć losuj. No to takie eventy, no, ciężko eventami dla mnie to nawet nazwać. Uważam, że jednak eventy powinny mieć równe szanse każdy na zdobycie czegoś, a nie szansę losową. Raczej nagrody powinny być za wykonywanie danych czynności, a nie za szczęście, po prostu czy system stwierdzi, że wylosuje, czy nie. Za oglądanie streamów, przypominam, jest jeszcze event streamerski, genshinowy, za oglądanie streamów dostaje się nagrody w postaci
za 2 godziny oglądania, bądź myślę, że puszczenia w tle, jest dostępne 50 primogemów. No i tak to się te primogemy skleją w tym patchu, bardzo, bardzo miło. No i ja liczę, że w patchu 5.1 Hoyo nie zwolni tutaj z tymi rzeczami. Tak nazwałem małego Saiyana Malphite'em, cicho. Nie będzie jakichś dziwnych rzeczy, że nagle teraz było giga dużo wszystkiego w patchu 5.0. Więc w patchu 5.1 nie mamy już praktycznie niczego, nie? No to oczywiście to mam nadzieję, że się nie wydarzy. Byłoby to bardzo słabe. A no i tak, jeśli chodzi o streamki, to streamy będą w tym tygodniu jeszcze w niedzielę. Będzie taki trochę dłuższy bym go nazwał, aczkolwiek nie jakiś super długi stream w niedzielę i będzie... A jeśli chodzi o przyszły tydzień, to będą streamki. Tym będzie jeden dłuższy, ale nie dłuższy, że długi, tylko taki po prostu dłuższy trochę. Chłopna bomba skacze. Dobrze. I to jest taka jedna... O, w sumie to jest Luxurious Chess, który tutaj zaszedłem gdzieś. Tutaj gdzieś on jest. Fajnie, że mamy do grania nową strefę, bo Fontain był taki... trochę dziko zrobione jeszcze to takie na koniec pływanie, cała arena podwodna. Gdy mam wrażenie, że większość osób już zmęczona tym pływaniem była. To nie był za dobry ruch pod tym względem, także to fajnie, że wyszedł właśnie taki parkurowy teraz tryb zwiedzania świata, taki właśnie z wykorzystaniem mechanik otoczenia. Dla mnie to jest oczywiście na plus. Na pewno powiem szczerze, że jestem w stanie uwierzyć, że ktoś mi powie, że na telefonie to gra się beznadziejnie, to... no będę w stanie w to uwierzyć, bo jednak... jednak to jest ciężkie, nie? Niekiedy. Chcę pograć. No i dobra, ten tu leży. Że zaraz wam pokażę. Oczywiście dialogi na mainie już przechodziłem, także nie ma więcej. Teraz gadamy do niego jako Saurian. Oczywiście mamy pełny dialog. Okej, no i w tym momencie odblokowujemy opcję podania mu czegoś. Oczywiście on chciał coś mięsnego zjeść, także bezpośrednio od razu tutaj podchodzę. Mam jedną szyneczkę, że jest szyneczka. I on jest zadowolony. No i niestety po jedzeniu, jak to czasem musi bywać, idzie się spać. Próbujemy z nim zagadać. Oczywiście jako Saurian. Aktywujemy drugą część tej skrzynki. Ta skrzynka nie jest trudna. Aczkolwiek też jej zawartość, jak widzicie tutaj, no, trochę nie jest tym, czego byśmy się po tej skrzynce oczekiwali. No, jakie zdobycie takie, że tak powiem, takie nagrody, nie? Nasz Saurian ją tutaj obierze. Tyk. Wziął i przyniósł. No i otwieramy skrzynkę, a tam prawie nic nie ma. Ach, jest quest. 20 primo i nie ma achievementu. 20 primo jest. No, taka skrzynka. Raczej kategoria, nie skrzynka, a bardziej kategoria po prostu krótki quest. Oczywiście skrzynka otworzona. Saurian trochę HP stracił, ale niedużo. Podniósł się. Spod do zdjęcia jest równie w miejscu teleportu, także dwie pieczenie na jednym ogniu. Ogniu, który płonie wiecznie w Natlanie. Drogim ospanie. Taki nicza, jakiś skrót nicz postawił. Bardzo miło z jego strony. A, i jest to skrót bezpośrednio na... na bieganie. Okej, no records. Czyli jeszcze to zrobię na zakończenie. Można robić ten event nie mając questa. Jakby tam pisze, że warto byłoby, aczkolwiek... dopóki nie... jedyna rzecz spoilerowa to są dialogi z Kachiną, Mualani bądź Kiniczem, które nie wnoszą nic wiele poza tym, że informacja, że się znamy jakoś tak szczegółowo jest opisana, nie? Także jak myśleliście, czy najpierw robić fabułę, czy najpierw robić event, spokojnie, jeżeli komuś... jeżeli ktoś chce poczekać, warto zrobić najpierw event i potem na spokojnie sobie zrobić na późniejszej części patcha fabułę. No chyba, że naprawdę gigantycznie zależy wam na 60 primogemach, co wątpię z questa Mualani, no to wtedy jeszcze ewentualnie wypadałoby wtedy zrobić. Tak jak nie jest to obowiązkowe. I o questie, czy coś o questie mam do powiedzenia? Nie za dużo, no, ale to o questie mówię. Gadać o niczym można długo, aczkolwiek no ja nie zamierzam. Na pewno mogę pogadać, że ta broń, która jest tutaj za darmo, to są fajne bronie. Będę budował Kachinę w oparciu o darmową włócznię, która
właśnie weszła. No i co, idę odebrać sobie daily, a wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na Discorda, zapraszam na Twitcha w niedzielę w godzinach wieczornych i trzymajcie się, na razie, hej pa. Cześć!